Kto z Państwa, teraz przystępujemy do następnego punktu, następnego projektu uchwały. Proszę Państwa, projekt uchwały w sprawie korekty listy zadań powierzonych w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2013. Pozwolicie Państwo, że nie będę czytał na podstawie i tak dalej. Paragraf 1. W związku z zarządzeniem nr 2504 przez 2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 września 2012 uchwala się korektę zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2013. Uchyla się paragraf 1 uchwały nr 31 przez 223 przez 2012 Rady Dzielnicy 9 Agienniki Borek Fajęcki z dnia 4 lipca 2012 w dotychczasowym zapisie. Paragraf 1 uchwały otrzymuje brzmienie. Kwotę 20 900 w ramach zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej szkoły infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2013 przeznacza się na modernizację nawierzchni boiska bocznego w Centrum Aktywnego Wypoczynku przy ulicy Żywieckiej 13 KS Borek. Uzasadnienie. KS Borek od lat nie będę czytał. A ja się chcę dowiedzieć, czy rzecz jest w ogóle, bo ja tego nie rozumiem. Paragraf pierwszy uchyla się, przesuwa się. Dlaczego? Co się zmieniło właściwie? Mieli taką samą kwotę? No. Proszę Pani. No, proszę Pan Przewodniczący. Nie, proszę, tego nie wiem. Z tego nie wiem. No, problem polega na dwóch kwestiach. Zmiany kwoty oraz zmiany kwoty, ponieważ otrzymaliśmy pismo zmniejszające środki przeznaczone na to. A to wystarczy? To jest modernizacja. W związku z tym ZIS poinformował nas, że w zakresie tej kwoty będzie zaplanowana ta modernizacja. I teraz druga kwestia, która tutaj w grę wchodzi, to jest nie tylko kwota, ale także sformułowanie, że jest to modernizacja, zatem te środki będą wpisane jako środki inwestycyjne, a nie remontowe. A tam był remont. Bo tam był remont boiska, a tutaj rozumiem. Jest modernizacja. Dobrze, rozumiem, dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Dziękuję. Wobec tego zamykam dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.